prostu prawda jest taka, że mieliśmy jako komisja i mamy jako rada w moim przekonaniu bardzo ograniczone ruch. Dobrze to oddał jeden z radnych, których zwykle zaliczam do tak zwanej merytorycznej opozycji, mówiąc na posiedzeniu komisji, że trudno się do czegoś przyczepić w tym budżecie. No taka chwila szczerości. I tak to rzeczywiście jest, bo działamy w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych. Ja sobie pozwolę zwrócić uwagę na trzy z nich. Po pierwsze, po raz drugi uchwalamy budżet pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych. Stąd też wieloletnia prognoza finansowa, stąd musi być sfinansowany budżet bieżący, stąd też i możliwości zadłużania się miasta w roku 2014 no będą zależały od wskaźników z 3 lat wstecz, a więc też z tego. Więc baczyć musimy nie tylko na rok bieżący, ale też i na nasze możliwości w przyszłości. Po drugie, no niestety ciągle działamy w warunkach kryzysu finansowego. Możemy prawie w każdej gazecie, i to niekoniecznie w jakichś dodatkach ekonomicznych, przeczytać o różnych drastycznych, a może nawet dramatycznych decyzjach podejmowanych przez inne samorządy w Polsce, nie mówiąc przez rządy innych państw. W takim czasie po prostu funkcjonujemy, czy żyjemy, nie możemy też o tym zapominać. Dalej, nie wiadomo też, jak się będzie kształtowała realizacja budżetu państwa. Wiemy, że równolegle z naszą debatą odbywa się debata nad budżetem Polski. Tak? Wczoraj pan minister finansów powiedział, że to będzie najtrudniejszy budżet w ciągu całego dwudziestolecia. Przypomnę, że nasz budżet powstawał jakby na bazie pewnych wskaźników właśnie ministra finansów i te wskaźniki były zdecydowanie bardziej optymistyczne niż dzisiejsze. Tak? Przypomnę, że produkt krajowy brutto miał wynosić 4,2, znaczy dynamika, tak? 4,2, dzisiaj mamy 2,5, a ile będzie naprawdę, jeden pan mógł raczej wiedzieć, na pewno nie będzie to szło w górę. Zatem musimy po prostu podejmować decyzję no, z jakąś dużą dozą ostrożności i przekonania przede wszystkim w świadomości tych ograniczeń, które wynikają no, z uwarunkowań zewnętrznych. Teraz na co chciałbym zwrócić uwagę, jak chodzi o nasz budżet, czym on się charakteryzuje. Przede wszystkim chcę polemizować z rozpowszechnianym wokół takim poglądem o jakichś dramatycznych oszczędnościach, które są nazywane cięciami. Chciałbym zaapelować przy okazji, by posługiwać się prawdziwymi danymi. No, nawet przed chwilą pan radny Czus, którego bardzo szanuję i to nie tylko werbalnie, mówił, że protestuje przeciwko wzrostowi wynagrodzeń w administracji. No pytam, przeciwko czemu pan protestuje, skoro te wynagrodzenia maleją i nie zakłada się żadnego wzrostu zatrudnienia. Na nic, tylko chyba jest to jakby wyprzedzająca realizacja pańskiego postulatu i ona jest zapisana w projekcie budżetu. Teraz przyjrzyjmy się tak, ale uczciwie tym rzekomym cięciom. Spójrzmy na oświatę i wychowanie. Mówię o wydatkach bieżących, bo majątkowe, no wiadomo, jedne projekty, zwłaszcza duże, tak jak się kończą, no to one zachwieją od razu w danym roku porównywalność tych danych. Otóż chcę powiedzieć, że w projekcie budżetu na rok 2012 wydatki bieżące na oświatę i wychowanie i w obu tych działach klasyfikacji budżetowej, bo je dodałem, to jest 5 miliona więcej niż przewidywane wykonanie w roku ubiegłym, a w stosunku do 2010 do wykonania to jest 23 miliony złotych więcej. Proszę Państwa, zgoda w kulturze, prawda? Tu pan przewodniczący Lenkiewicz no, zwraca uwagę, tak, no, 1 200 000 jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Ale już dział kultura fizyczna i sport, proszę bardzo, plus 6,1 miliona więcej. A więc to nie są jakieś
a takie powszechne i jakieś drastyczne. No, żyjemy w warunkach niedostatku środków i są tu i ówdzie ograniczenia, ale pokazuje, że również jest wzrost wydatków w sferze społecznej. Proszę Państwa, teraz no to były wydatki, ale dochody. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na wzrost dochodów o 16,5% w stosunku do planowanego wykonania w roku 2011, ale co najważniejsze, o źródło tych dochodów. Otóż nieustannie rośnie udział dochodów z funduszy celowych innych źródeł, to są głównie źródła unijne. Proszę Państwa, o ile w 2010 to było tylko 7,3%. Planowe wykonanie w roku ubiegłym to jest 18,2%, a na ten rok już mamy prawie 23%, 22,9%. A więc ten wzrost dochodów nie dokonuje się, jak to się popularnie mówi, bo to dobrze brzmi, metodą drenaży kieszeni mieszkańców naszego miasta, tylko po prostu ten wzrost ma swe źródło w funduszach zewnętrznych, głównie unijnych. Oczywiście są zagrożenia, których musimy być świadomi. Deficyt wynosi tylko 5,3 miliona, ale jak pani dyrektor tutaj mówiła przed chwilą, zaciągniemy kredyt aż na 63 miliony. Zatem gro tego kredytu to będzie przeznaczone nie na sfinansowanie deficytu tegorocznego, a na spłatę wcześniejszych czy wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tak, czyli to, cośmy kiedyś wydali, teraz musimy spłacać. Nie jest to niewątpliwie dobra sytuacja, kiedy zaciągamy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, ale tak jest i nie możemy udawać, że tego nie wiemy. Ale z drugiej strony mam przekonanie, że jest to bezpieczny poziom zadłużenia, bo przecież to dzisiaj jeszcze obowiązują te wskaźniki ze starej ustawy, prawda? Gdzie dług odniesiony do dochodów no, może maksymalnie osiągać poziom 60%. U nas to jest gdzieś około 35%, tak? Gdzie koszty obsługi zadłużenia w stosunku do dochodów mogą mieć 15%. U nas to jest tam 8 z ułamkiem. A więc no, panujemy nad tym budżetem. I chciałbym powiedzieć, że oby tak dalej, no, żebyśmy się nie dali ponieść emocjom, że na wszystko nas stać. Musimy po prostu realnie chodzić po ziemi. I dlatego też chciałbym zaapelować do tej części radnych opozycji, którzy uważają, że bycie w opozycji oznacza głosowanie przeciwko wszystkiemu, co prezydent zgłasza, bo oni są w opozycji. Chciałbym zaapelować o przede wszystkim posługiwanie się prawdziwymi argumentami, prawdziwymi liczbami, jak pokazałem, niestety nie zawsze tak jest. I mówiąc krótko, chciałbym po pierwsze powiedzieć, że nasz klub, co pewnie nie wywoła zdziwienia, będzie głosował za tym budżetem i apelować o jego poparcie również do wszystkich Państwa członków Wysokiej Rady. Budżet, który został przygotowany przez organ wykonawczy prezydenta miasta przy współpracy zarówno Urzędu Miasta, urzędników, przy udziale radnych Rady Miasta, uważam, że jest na miarę naszych możliwości, na pewno nie na miarę oczekiwań mieszkańców naszego miasta, ale jest budżetem proinwestycyjnym, budżetem pozwalającym spojrzeć w tą najbliższą przyszłość z umiarkowanym, powtórzę, optymizmem. Nie zgodzę się z tym, o czym mówił pan radny Bogdan Dżus, że spieszymy się przy uchwaleniu tego budżetu, bo chciałbym tylko przypomnieć, że rozpoczęliśmy jego przygotowywanie w miesiącu czerwcu. Przedstawiliśmy założenia do budżetu na Komisji Budżetu. Przygotowywaliśmy się praktycznie od tamtego czasu bardzo intensywnie i jednocześnie również przedstawiliśmy projekt budżetu w terminie, który został oznaczony i jest jednoznacznie zdefiniowany w ustawie o finansach publicznych,
do 15 listopada jako projekt budżetu, który otrzymaliście Państwo, Wysoka Rada, jak i również otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa. Budżet, chciałbym przypomnieć Panie Radny, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinien być przyjęty do końca roku kalendarzowego. A więc nie spieszymy się, jesteśmy po prostu w terminie. W wyjątkowych przypadkach ta nowa ustawa mówi o tym, że może być w wyjątkowych przypadkach przyjęty przez Wysoką Radę do końca stycznia. Uznaliśmy, że jesteśmy przygotowani. Przeszliśmy wszystkie dyskusje, przede wszystkim na Komisji Budżetu, na Komisji Gospodarki Komunalnej. Wszyscy radni, nawet nie członkowie komisji, którzy chcieli uczestniczyć w tej dyskusji, a miałem ja również przyjemność uczestniczenia w nich, przychodzili, dyskutowali, zabierali głos i były podejmowane ostateczne w tej sprawie decyzje. Oczywiście myśmy starali się wyjaśniać na bieżąco wszystkie zgłaszane uwagi, problemy, a jednocześnie również mówić, w jaki sposób będziemy chcieli rozwiązać te jeszcze nierozwiązane problemy, bo przecież nie wszystko w tym budżecie rzeczywiście jesteśmy w stanie przyjąć. Budżet jest najwyższym budżetem w historii naszego miasta w ostatnich latach, bo kwota 900 milionów złotych zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej nie była jeszcze w żadnym budżecie. Oczywiście wynika to, jak wiecie Państwo, również z różnych względów. Budżet jest na pewno bardzo budżetem trudnym, tak samo jak mówił wczoraj Pan Premier Tusk o budżecie kraju. Na pewno może dotknąć nas jeszcze jakaś niespodzianka, mówiła o tym Pani Przewodnicząca Radna Ciunel, bo jeśli się okaże, że dochody, które tutaj zostały zaprojektowane, zostały nam zaproponowane przez ministra finansów w zakresie podatku, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej, oświatowej czy w dotacjach od wojewody, nie daj Boże, nie byłyby realizowane, to może wystąpić sytuacja, że w jakimś tam okresie czasu będziemy zmuszeni po prostu go weryfikować. Oby tak nie było, na pewno wszyscy tak byśmy chcieli. Liczymy na to, że ten budżet, który i proszę, i zakładam, że będzie dzisiaj przyjęty, będziemy mogli wspólnie realizować z korzyścią dla rozwoju naszego miasta, z korzyścią dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem trzeciej autopoprawki? 16 za. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 8. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z przyjętą poprawką 3 autopoprawkami? Kto jest za? 16 za. Kto jest przeciw? 3. Kto się wstrzymał? 6. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Ogłaszam po godzinę przerwy. Thank you.